dobra. Michał Kaligrix z Tantra Movement, ruch Tantry. Będę Wam tłumaczył dzisiaj na temat tantrycznego masażu Yoni. Ten wykład przeprowadzę w kilku etapach. W pierwszym etapie opowiem Wam, na czym polega masaż Yoni, na czym polega uzdrawianie Yoni, jaka jest tego idea, czemu jest to piękny rytuał, bardzo ważny, gdzie jest jego skuteczność i tak dalej, z czym to się je. Później Wam wytłumaczę taką tantryczną anatomię Yoni i wytłumaczę Wam lokalizację i tak pokrótce różne punkty orgazmiczne, które często są do wyleczenia też. A później Wam wytłumaczę krok po kroku, jak będziemy ten masaż Yoni robić. Masaż Yoni jest częścią zawsze neotantrycznego masażu. Nie jest jakby on robiony oddzielnie. No i krok po kroku Wam wytłumaczę, jak się robi ten Yoni masaż. Cały masaż całego ciała przećwiczyliśmy, uczyliśmy się wczoraj. Dzisiaj będziemy też dawać całe ciało, uwzględniając także Yoni. No i teraz Wam wytłumaczę w tej części, jak krok po kroku to robić. A później w trakcie też wytłumaczę Wam, jak podchodzić do uzdrawiania, jak to się robi tak bardziej w szczegółach. No i później na koniec będziemy mieli czas na pytania, odpowiedzi. No, postaram się odpowiedzieć na wszystko, to co wiem, to co czuję. No i taki jest plan. No a później będziemy po przerwie, zrobimy praktykę. I to będzie piękny Yoni dzień. Celebracja Yoni. Kobiecości. Ok. Więc uzdrawianie Yoni to jest jakby jedno z najbardziej uzdrawiających metod, która istnieje. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, to jest jakby jeden z największych darów, który ja wraz z ruchem Tantry, Tantra Movement, dajemy dla szczególnie kobiet, ale też no, dla całej ludzkości. Jakby uzdrawiając każdą Yoni, uzdrawiamy wszechświat tej kobiety. No i to jakby oddziałuje na jej związek, na jej rodzinę, na jej całe otoczenie, na jej całe życie. I to jest piękne. Więc tak. Większość kobiet, które przychodzą po masaż tantryczny z uwzględnieniem masażu Yoni, główną intencją jest w 90% chcą one uzdrowić swoją seksualność w jakiś sposób. Czują, że są tam jakieś blokady, nie czują wszystkiego zbyt dobrze, nie są najbardziej zadowolone i chciałyby
jakoś, żeby ta seksualność sobie płynęła lepiej. Większość przypadków przyczyną, czemu ta seksualność jest poblokowana, jest to, że nieświadomie kobieta, jej joni, doświadczyła takiej niegotowej, wręcz wymuszonej penetracji, głównie w stosunku, która ją zraniła. Joni nie była gotowa, joni nie była wystarczająco otwarta, nawilżona, nie zapraszała jeszcze lingama, no a jednak ta penetracja się odbyła i po prostu odbyła się z bólem, z jakby z tą szorstkością, z nieuszanowaniem joni i od tej pory, szczególnie jeśli te wydarzenia były powtarzane, a często były, joni zaczęła jakby się chronić przed tym bólem poprzez budowanie tak zwanej zbroi, tak zwanego armor wokół siebie, żeby nie czuć tego bólu. I ta zbroja się charakteryzuje tym, że albo joni nie czuje nic, czyli nie czuje bólu, ale też nie czuje przyjemności, albo joni czuje taki nadwrażliwy ból, szczególnie w tych punktach, w których te emocje, w których ten ból został jakby zadany. No i jakby leczenie joni polega na tym głównie, żeby dać kobiecie, szczególnie jej joni, inne doświadczenie. Tak jak wam wczoraj wytłumaczyłem, jakby poprzez to, że mężczyzna da wystarczająco dużo gry wstępnej, to już jakby te inne doświadczenie będzie się odbywało i w ten sposób sukcesywnie też joni może odzyskać zaufanie, przekonać się, że seksualność nie musi być powiązana z bólem, że mężczyzna może uhonorować jej czas i jakby dać jej wystarczająco czasu, że nie musi być nachalny i może też się cieszyć tą grą wstępną i tak dalej. No i tak naprawdę cały ten masaż całego ciała i później takie bardzo powolne podchodzenie do joni, jak przekonacie się w tych krokach później, to jest tak jakby ta długa gra wstępna. I jakby najważniejsze, co będę powtarzał w trakcie tego całego wykładu, co najlepiej, żebyście zapamiętali na całe życie, sobie wbili gwoździami w wasze mózgi, jest to, żeby nie nigdy więcej nie penetrować joni, kiedy ona nie jest gotowa. Czyli w masażu też zawsze słuchacie najpierw joni ponad moje instrukcje. Ja mam grupy tutaj i muszę dawać instrukcje, ale to, czy ten palec wejdzie do joni, to jest decyzja joni, a nie moja. Więc ponad moje instrukcje musicie słuchać i czuć to joni. I jeśli ona nie będzie gotowa, to nawet jeśli dasz masaż, przez cały masaż ignorując moje instrukcje, a wręcz nie ignorując tej instrukcji, które wam teraz daję, jeśli dacie masaż dla joni na zewnątrz, bez wchodzenia, ale uszanowując jej niegotowość na to, to jakby będzie dużo lepszym uzdrowieniem
dla joni, dla kobiety, dla odbudowywania tego zaufania, niż jak po raz kolejny stracicie to zaufanie poprzez wciśnięcie, kiedy nie jest gotowe. Czyli najważniejsze, żeby nie wpychać palców, kiedy jon nie jest gotowy. Okej. Jonie uzdrawianie się odbywa w ten sposób często, jak każde tantryczne uzdrawianie emocji, poprzez najczęstszym tym sposobem jest, że ta emocja się uwalnia i kobieta wyraża ją, gdy te punkty są naciśnięte. I polega na tym, żeby nie uciekać od tego, zaprzestawać tej stymulacji, która trygeruje te punkty, ale wręcz trygerować jej dalej i dać jakby kobiecie wyrzucić z siebie tą całą emocję. Czyli tak jak zawsze tłumaczymy w tych początkowych zasadach na naszych warsztatach, że jeśli się ta emocja pojawia, to nie robimy tak, że hej, wszystko będzie ładnie, wszystko będzie dobrze, ale wręcz kładziemy nasze dłonie na sercu i wręcz przypominamy tej osobie, wyrzuć to z siebie, puść to. I tak samo w joni masażu robimy to samo, tylko nie w ten sposób, że wyciągamy ręce i kładziemy na sercu, tylko cokolwiek, tak jak wam powiedziałam wczoraj w trakcie masażu, że jeśli jesteście w procesie i jakiś dotyk, jakiś głask pewnej części ciała sprowokował, strygerował tą emocję, to w tym momencie zapominacie o wszelkich instrukcjach, które ja daję całej grupie. Wy podążacie za procesem. Czyli ten sam ruch, który jakby strygerował, kontynuujecie. I tak samo, jeśli będziemy masować punkt G dzisiaj, albo może jakiś inny, który znajdziemy dla tych bardziej zaawansowanych, którzy są drugi raz, to jeśli kobieta ma tą emocję, to nie przestajecie, nie zwalniacie, staracie się jakby zgłaskać tą emocję, tylko z tą samą intensywnością kontynuujecie prowokowanie tej emocji, żeby ona się cały czas wyrażała. W tym samym momencie tylko kobieta ma totalną kontrolę nad tym, żeby może tego jest za dużo, może tego bólu fizycznego jest za dużo, może tej emocji, która się wyraża, jest to zbyt wyzywające, że już wystarczy. Kobieta w każdym momencie ma totalną kontrolę nad tym, co się wydarza i może podnieść rękę, żeby zwolnić albo żeby zaprzestać. I to, że ona ma, czuje tą kontrolę i umie jakby korzystać z tej kontroli, odbudowuje to zaufanie, że okej, mężczyzna jest w roli jakby uzdrowiciela, w roli kogoś, kto nam służy, kto nas słucha, a nie to jest doktor, który wie lepiej, co ma robić. To kobieta jest w całej kontroli. I tak jak kobieta jej joni odbudowuje zaufanie do mężczyzny, tak samo kobieta w ten sam sposób musi odbudować zaufanie swojego ciała, joni, do swojego umysłu. Bo to często też, czasami często nieświadomo, tak jak mężczyzna był nieświadomy, że powoduje ból i traumę na całe życie poprzez tą nieświadomą penetrację. W
Większość mężczyzn, gdyby o tym wiedziała, dałaby tą grę wstępną, która jest też przyjemna dla mężczyzn. Ale nikt nas o tym nie uczy. Tak więc to jest głównym jakby błędem jest po prostu nieświadomość, niewiedza. I tak samo kobieta często, jej umysł nieświadomie podjął w przyszłości tą decyzję, że pozwolił mężczyźnie, by ta penetracja się odbyła i nie powiedziała mężczyźnie, hej, nie jestem gotowa, daj mi trochę więcej czasu. I jakby to zaufanie też zostało zburzone nie tylko co do mężczyzny, ale często w środku kobiety Joni straciła zaufanie do umysłu, że podejmuje i jest w stanie się zatroszczyć o potrzeby ciała. Czyli to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie, tu i teraz, na tym rytuale dzisiaj, żeby także odbudowywać to zaufanie do umysłu. Żeby ten umysł w tym momencie się zatroszczył o tą Joni i gdy ten ból jest jakby się staje coraz bardziej nieznośny, to po prostu, czy emocjonalny ból, czy fizyczny, to po prostu umysł troszczy się o to i pokazuje zwolnień, pokazuje przestań całkowicie. I dajemy sobie czas i no, jeśli jakby ta ekstaza pomaga nam, żeby przejść przez ten ból, to w pewnym momencie kobieta może poczuć się ok, teraz moja joni jest już gotowa, ok, idziemy dalej. W tantrze, szczególnie w masażu joni, bardzo jest ważne, że jakby pracujemy z energią seksualną. Ta energia seksualna, podniecenie kobiety, podniecenie mężczyzny też w tym pomaga, żeby to sobie krążyło. Jeśli jest podniecenie obu, to jakby to się wzrasta w piękny sposób. To podniecenie pomaga nam, kobiecie, przejść przez ten ból fizyczny, przez ten ból emocjonalny, wyrzucenie te emocjonalne. Jakby skupianie się na ekstazie pomaga nam przejść przez ten ból, pomaga nam nawet czasami przetransformować ten ból w coś przyjemnego odczucie. W ten sposób jakby dla porównania chciałbym wam powiedzieć i też poradzić może wszystkim przyszłym matkom, rodzicom o takim orgazmicznym porodzie, który też polega na tym samym, że kobieta w trakcie porodu jest stymulowana w ekstazie i czasami zamiast najbardziej traumatycznego doświadczenia w jej życiu, poród się staje jednym z najbardziej ekstatycznych wydarzeń, które kiedykolwiek doświadczyła. I to jest piękny start dla dziecka, dla rodziny, dla związku, w przeciwieństwie do właśnie częstych, bardziej traumatycznych porodów. To działa w ten sam sposób. Kobieta się skupia na ekstazie i wtedy łatwiej jest jej przejść przez ten ból. Leczenie, te uzdrawianie często jest w ten sposób, że ten ból fizyczny się transformuje w ból emocjonalny, że te emocje się wyrzucają i później się transformuje w ekstazę. Te punkty, które najbardziej są do uzdrowienia, punkt G na przykład, gdzie większość naszych traum seksualnych jest zwykle zebrana,
To jest też, jak wielu z Was słyszało, jeden z najbardziej orgazmicznych, tantrycznych punktów z ekstazą, bardzo piękną i cudowną. No i tak, to jest ten potencjał, do którego będziemy dążyć i to uzdrowienie to jest jakby transformowanie tego bólu w coraz więcej ekstazy. Dlatego używamy dużo stymulacji łechtaczki, by tę ekstazę wywołać, ale jest, no, korzystamy z tej stymulacji cały czas w ten sposób, ze świadomością tantryczną, że używamy use it, don't lose it, że nie doprowadzamy do szczytu, tylko przed szczytem właśnie jako masujący prowadzimy kobietę, oddychaj ze mną, kobieta jest cały czas w totalnej odpowiedzialności, że jak się zbliża do tego punktu bez powrotu, to podnosi rękę i daje znać, no i wtedy wiadomo, że kobieta jest w ekstazie i podnosi tą rękę, by zwolnić ze względu na podniecenie zbliżające się do orgazmu szczytowego, a nie ze względu na proces. Jeśli jest w procesie, to po prostu no, widać, że jest w procesie, w emocjach. Tak więc jeśli podnosi rękę ze względu na podniecenie, wtedy zatrzymujemy stymulację łechtaczki. Czasami musimy zatrzymać, szczególnie jeśli podnosi tak wysoko, przestań, już jestem prawie na krawędzi, to wtedy musimy też zaprzestać jakąkolwiek stymulację często. No, ale właśnie tak, jeśli często ta ekstaza już się pojawia w tym punkcie, w którym też czujemy ból, w którym czujemy te emocje, to skupiamy się na tej ekstazie i to jest tak, jak w życiu czasami, im bardziej się skupimy na tych pozytywnych rzeczach, to dajemy im energię i miejsce i te takie inne są wypychane, czyli ta emocja jest wypchnięta i raz na zawsze opuszcza to bycie. Czasami możemy zdać sobie sprawę z wydarzeń, które nasz umysł zablokował, bo po prostu to też jakby obrona umysłu przed tym, co się wydarzyło. Nie byliśmy gotowi, żeby jakby mieć o tym świadomość, ale jeśli jesteśmy tutaj, jeśli to wychodzi, to znaczy, że nasze jestestwo, nasz byt jest już gotowe, żeby to jakby stanąć temu w twarz, przeżyć to jeszcze raz i wyrzucić to z siebie i jakby dać tej emocji wypłynąć i żeby ona nie gnieździła nam się już więcej w ciele, w tych punktach, które leczymy, głównie w punkcie G i jakby żeby nie oddziaływała negatywnie już na nasze życie poprzez na przykład zablokowaną seksualność albo poprzez jakby irytacje do mężczyzn albo inne jakby uprzedzenia, szczególnie do mężczyzn, bo to tak na tych jakby energiach to się odbywa. Okej, to tak mniej więcej tyle o leczeniu, tak ogólnikowo. Będziemy wchodzić to dużo głębiej w trakcie wykładu, szczególnie w tych krok po krokach częściach i w końcowej części. Później też pewnie zadacie mi parę pytań co na ten temat i tak dalej.
Okej, teraz przejdziemy do następnej części tego wykładu. Czy potrzebujemy bardzo przerwy na jakieś ćwiczonko? Okej, dobra, to zrobimy przerwę po tej części. Ta część będziemy mówić na temat tantrycznej joni anatomii. Tak więc dwa rysunki. Jeden to jest tak, jakbym był kobietą i taki przekrój, tak, co nie? Że tu jest tyłek, poszlaki, odbyt, a tu mamy wejście do joni, tu mamy brzuch, no i tu jest wnętrze joni. Tu jest łychtaczka, cewka moczowa. Ten rysunek to jest taki, że jakbym go sobie przesunął tutaj i to jest no, w dużym powiększeniu i jakbym miał no, joni, co nie, to by było tak. Czyli tutaj jest odbyt, tutaj jest brzuch, tu są wargi zewnętrzne, te ciało pokryte włosami naturalnie, tu jest łechtaczka, tu jest kapturek łechtaczki, czyli te ciało, które jakby zakrywa łechtaczkę, tu perełkę pod tym kapturkiem. Pod łechtaczką jest cewka moczowa. No i tutaj jest wejście do joni, a wejście do joni jest otoczone tym pięknym kwiatem, którym są wargi wewnętrzne. Więc tak, to jest ten rysunek i będziemy sobie go używać, żeby wytłumaczyć. I wam wytłumaczę teraz po kolei wszystkie orgazmiczne punkty, mniej więcej z lokacją. Tak więc najbardziej znany to oczywiście jest łechtaczka. To jest ta piękna perła pod tym kapturkiem. Żeby ją zobaczyć, często musimy dwoma palcami podnieść ten kapturek. Jak kobieta jest bardzo podniecona, to mamy erekcję łechtaczki. Ona może się zwiększyć, czasami nawet 2-3 razy. Ta mała perełka, jak nie wszyscy wiedzą, to nie jest cała łechtaczka. Się właśnie dowiedzieliśmy niedawno dzięki tej bardziej nowoczesnej tantrze i nauce, że ta mała perełka to tylko jest ta część, która tutaj widać. Na internecie można zobaczyć, że nawet są rzeźby, wystawy pięknych łechtaczek, obrazy właśnie, które przedstawiają całą łechtaczkę. I ta część, która się tak jakby rozprzestrzenia i tak pomiędzy wejściem do joni, tak jak taki sztuciec, widelec, to ona jest pod ciałem. Dlatego masowanie pomiędzy dużymi wargami i małymi wargami daje kobiecie piękną przyjemność. Ok, to jest na temat lokalizacji. Teraz następny punkt, punkt G. Punkt G, jeśli kobieta siedzi do mnie twarzą w twarz,
i ja włożę moje palce do jej joni, to zwykle po stronie brzucha, jeśli zagnę te palce do siebie, w połowie palca już jestem w stanie poczuć punkt G. Czyli on jest bardzo blisko wejścia. Czasami u niektórych kobiet, szczególnie jeśli kobieta ma jakby opracowane mięśnie kegla, ona może wypchnąć ten punkt G w ten sposób, że jak ma ten kwiat otworzony, to może nawet zobaczyć punkt G. Punkt G bardzo łatwo rozpoznać, bo jest on poprzez dotyk różni się niż cała powierzchnia joni. Tylko dwa punkty w joni mają taką specyficzną powierzchnię. To jest punkt G, który jest bardzo blisko wejścia, i punkt M, ta szyjka macicy, który jest bardzo, bardzo głęboko w joni. Czasami nawet nie jesteśmy w stanie go dotknąć, bo jest tak głęboko. Tak więc, no, po pierwsze, to jest inna powierzchnia. Cała powierzchnia joni jest taka bardzo gładka. Często jest taka, no, śluzowa. Nic tam praktycznie nie ma. Jest ciało joni. Nic takiego specyficznego, nie różni się niczym. Ten punkt G jest bardziej taki chropowaty, często porównywany do jakby gąbki, albo może to być, poczuć możecie jako taki guziczek, albo czasami jak orzech, czasami nawet jak rana. W każdym razie jest to zawsze inna powierzchnia, bardziej taka chropowata niż pozostała powierzchnia joni. Ok, to tyle na temat lokalizacji. Punkt U. Tak przy punkcie G, bo razem, stymulowany razem, w momencie, kiedy kobieta ma często orgazm punktu G, stymulowany z punktem U, daje tak zwaną kobiecy wytrysk. Kobiecy wytrysk ma tyle wspólnego, co męski wytrysk, tyle tylko co nazwę. Dla kobiety jest bardzo dobrze doświadczyć ten wytrysk. Często ona nie traci energii z tym wytryskiem. Ona się wiąże z tym orgazmicznym orgazmem punktu G. I jakby nawet intencją masażu joni jest, żeby ta kobieta miała nawet nie jeden ten wytrysk, ale kilka tych wytrysków, kilka tych orgazmów. Czasami może się wiązać z wyrzucaniem emocji, czyli jakby w momencie, kiedy kobieta ma wyrzucanie emocji, te uzdrawianie emocji, to w tym samym momencie też może mieć ten wytrysk kobiecy. Punkt U jest pomiędzy łechtaczką a cewką moczową. Szczególnie jeśli zdecydujemy się na, może to jest ulubiony kobiecy głask łechtaczki, taki z góry do dołu, to wtedy zwykle też stymulujemy punkt U. To tyle na temat lokalizacji. Przejdziemy później trochę więcej, porozmawiamy na temat tej kobiecej ejakulacji. Punkt M, tak jak powiedziałem wcześniej, jest on bardzo, bardzo głęboko. Czasami jesteśmy w stanie go, no, w większości jesteśmy w stanie go dotknąć palcami i masować,
ale czasami może być tak, że nasze palce są za krótkie i wtedy, jeśli chcemy jakby czy go uzdrawiać, czy go podniecać, to potrzebujemy czasami może, jeśli osoba, z którą się dzielimy tym doświadczeniem, jest naszą kochanką, to możemy użyć lingama, a jeśli nie, to możemy użyć czasami kryształowego wand albo dildo. Ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ten kryształowy wand. Różdżka. Różdżka? Okej. Okay. Piękna nazwa, co nie? Czasami tłumaczenia są bardzo takie, no, fajne. Albo po prostu dildo, wibrator też. Nie ma nic z tym złego. To jest taki, jakbyśmy sobie wyobrazili, że to jest yomi, czyli bardzo, bardzo głęboko. I jakby, jak już jesteśmy bardzo, bardzo głęboko, to ta szyjka macicy, to ona sobie tak jest skierowana często z powrotem do wejścia. Czyli ona tak, takie kółeczko w kole całej tej jonicy, nie? To tak by było tak. I no, jak znajdziemy te kółeczko gdzieś tam właśnie tak trochę wracające do wejścia, to właśnie czuć tak trochę jak te kółeczko tutaj na pięści, co nie? I tak, jeśli jest zablokowane, to jest to tak jakby twarde i no, zamknięte. Jeśli jest odblokowane, to może być bardziej miękkie i też otwarte. Czasami nawet można poczuć, że możemy wsadzić tam palec, ale nigdy nie wsadzajmy tam palca. To też się wiąże, te zablokowanie albo otwarcie, z naszym cyklem menstruacyjnym. I też chciało się tym podzielić, bo to ważne. Czasami słyszymy, że niektóre związki bardzo się starają, bo chcą świadomie mieć dziecko, a to nie wychodzi. Czasami profesjonalny masaż tantryczny ma uwadze odblokowania punktu M, tej szyjki macicy, może być bardzo pomocny. Ok, tyle na temat lokalizacji, trochę wspomnę może później. Punkt A i punkt E to nie są rozpoznawalne, jeśli chodzi o powierzchnię. Mniej więcej możemy wiedzieć, ok, bardzo głęboko za punktem G, jeśli też zagniemy palce w kierunku brzucha, to możemy się spodziewać, że gdzieś tam jest punkt A. A z punktem E też bardzo, bardzo głęboko, ale przekręcamy nasze palce o 180 stopni i naciskamy w kierunku pleców, w kierunku odbytu i wtedy możemy spodziewać się, że gdzieś tam jest punkt E. Te punkty, taką bardziej specyficzną lokalizację rozpoznajemy tylko w momencie reakcji kobiety na te punkty. Czyli jeśli są te punkty wyleczone, to jest w nich taka piękna ekstaza, to są ekstatyczne punkty, które dają te orgazmy tantryczne, które idą i idą do góry i nie traci się energii. A jeśli kobieta potrzebuje je wyleczyć, to no, są tam jakieś emocje. Czyli kobieta może
reagować z takim nadwrażliwym bólem, albo jakąś emocją od razu. Jeśli chodzi o punkt E, to często emocją, która jest powiązana z punktem E, to jest strach. No i to by było tyle, jeśli chodzi o lokalizację. Jakieś pytania? Tak, ja mam tak, nie pamiętam, też wspomniałeś, jak punkcie G jest smutek, tak? W ogóle tak się da jeszcze konkretne emocje przypisać do innych konkretnych punktów? Tak jak teraz właśnie wspomniałeś, że E to zwykle strach, smutek, jeśli dobrze pamiętam, to G, tak? Tak. G to jest smutek, E to jest strach. Reszta to jest... Nie mam aż tak dużo... Zwykle to są pomieszane, co nie? Może być smutek, może... Większość emocji to jest smutek. Tak następną, bardziej spotykaną to jest złość. No i te odmiany różne. Tego smutku i złości. No, też strach nie za często, ale jest. Okej. Okej. Więc zróbmy sobie przerwę może na jakieś ćwiczonko, żeby na siku. Za 5 minut po krótkim siku spotykamy się tutaj. Jest u mnie kibelek, możecie skorzystać. Też kibelek koło kuchni. Natura. Nie widziałem. Co? Zatrzymał ktoś tam? A nie. Połączenie. Kurczę, ten telefon jest taki, że trzeba wziąć do ręki.